Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i w tym odcinku pokażę Ci genialny utwór grupy Ladypunk, czyli mniej niż miałem okazję słuchać to niedawno na Juwenaliach Warszawskich. Na żywo brzmi to równie świetnie, także teraz posłuchaj, zagram, zaśpiewam i zaraz Cię tego nauczę. Trzy proste chwyty, proste bicie, także opanujesz to w ciągu kilku minut. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. O, 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 o. I to właśnie śpiewasz to o, 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 do tej samej melodii, którą masz w refrenie. W zasadzie przez większość utworu jest jedna bardzo prosta melodia na dwóch akordach, e-moll i d-dur. Bicie, jakie tu masz, jest liczone na dwa. Raz i dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa, i coś takiego właśnie leci. Uderzasz du-góra, du-góra, w zasadzie przez cały utwór, czyli raz i dwa i, tylko musisz akcentować w pewnych momentach. Na początku takie jest swobodne, lekkie raz w dół, na i po raz, czyli raz i, uderzasz tak, ale to dosłownie tak muskasz te struny w górę. Raz i, tu w ogóle delikatnie możesz wygłuszyć, stawiając to mięsko takie, które tutaj jest, jakby to ująć, po zewnętrznej części dłoni, stawiając blisko mostka, gdy tu wysuniesz około tak pół centymetra poza mostek w strunę otworu rezonansowego, to wtedy będziesz lekko najeżdżał lub najeżdżała na struny i te struny one się tak wygłuszą właśnie. No i tak to lekko robisz i uderzasz na raz dół, a na i tak delikatnie muskasz te struny w górę, później akcentujesz na dwa, czyli raz i dwa i gdy uderzasz i po dwójce, znowu tak w miarę tak słyszalnie muskasz te struny w górę, czyli raz i dwa i 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 najważniejsze, żeby wygłuszyć te struny przy tym akcencie na dwa, czyli raz i dwa i 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 coś takiego. To jest bardzo szybkie, dynamiczne i musisz trochę poćwiczyć tutaj, żeby to dobrze zagrać, także daj sobie kilka dni na spokojnie, żeby to opanować. Okej, lecimy już z konkretami. To jest bardzo proste. Grasz w pierwszym wersie, drugim, trzecim i czwartym tak naprawdę cały czas e-moll i d-dur i grasz po dwa razy. Raz i dwa i raz i dwa i, czyli raz i dwa i raz i dwa i na e-moll, chwytasz d-dur i grasz tak samo, raz i dwa i raz i dwa i, czyli dwa razy na d-dur. Raz i dwa i raz i dwa i, raz i dwa i raz i dwa i, raz i dwa i raz i dwa i. Myślisz może, że więcej coś znaczysz. I w każdym kolejnym wersie, czyli drugim, trzecim i czwartym grasz dokładnie tak samo. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Później masz dokładnie taki sam układ, ale zmieniasz zamiast e-moll, grasz c-dur, a d-dur tak samo. W tym fragmencie, takim można powiedzieć pre-chor, czyli przed refren, są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart. Czyli w tym c-dur masz. Tak spróbuj, żeby to wybrzmiewało, nie zagłuszaj zbyt mocno. Grasz dwa razy C-dur, normalnie tak jak to wcześniej w e-mollu było, później D-dur. Później grasz, dla których jesteś wart, też C-dur. Ale później uderzasz D-dur raz i on sobie tak wybrzmiewa spokojnie, robisz chwilę przerwy przed wejściem do refrenu. Czyli masz raz i dwa i raz i dwa i... Coś takiego. Czyli zagram ten bridge z przejściem do refrenu i posłuchaj, jak brzmi ta przerwa. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. I rytmicznie. Raz i dwa i 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 raz i dwa i
raz i dwa i... Tak to brzmi. To jest dosyć taka sama melodia, więc to może ciężko wyłapać konkretny fragment, ale gdy sobie zagrasz ze słowami, to bez problemu to opanujesz. No i w refrenie grasz dokładnie tak samo, jak wcześniej w zwrotce, czyli e-moll dwa razy i d-dur dwa razy. Mniej niż zero. I cały czas. Mniej niż zero. O, 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 o. I... Na tym o, też dokładnie tak samo wszystko to wychodzi, także to jest bardzo, bardzo, bardzo prosty utwór i myślę, że nie będziesz miał lub miała problemów z opanowaniem go. Także w tym poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podobał, to dapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku, tekst chwytami. Znajdziesz na jak zagrać PL, link jest tam na dole. W opisie sobie możesz PDF-a wydrukować, pobrać za darmo oczywiście i bardzo wygodnie jest z tego korzystać. Także tam zajrzyj. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą i masz problem na przykład z szybką zmianą akordów, z dobieraniem akordów barowych, z dobieraniem bicia, z takimi rzeczami, które są ważne dla początkujących gitarzystów, to wejdź na www.gitaraodpodstaw.pl, bo przygotowałem właśnie kurs dla początkujących gitarzystów, którzy takie rzeczy chcą opanować. Wszyscy, którzy go przerobili, bardzo pozytywnie go oceniają. Same dobre opinie dostaję w mailach od ludzi w komentarzach, także jest mnóstwo dobrych opinii. Wejdź na gitaraodpodstaw.pl, tam też znajdziesz te opinie. Także zachęcam Cię, wejdź na chwytygitarowe.com, jeżeli chcesz darmową tabelę chwytów gitarowych i kurs o akordach barowych. A tymczasem trzymaj się, do zobaczenia, no i na razie, hej!